i witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Medal of Honor. Tak, bardzo się cieszę, że przyjęliście tę serię tak dosyć dobrze, co prawdę powiedziawszy nie spodziewałem się takiego odzewu, bo myślałem, że będzie takie psioczenie. Ten Resident Claire Redfield, czy coś ten deseń? Nie, ja powiem wam szczerze, grając tę grę, kiedy ja to robiłem 22 lata temu, jak byłem młody, chodzi mi głównie o granie, nie żebyście tam nie myśleli, że o czymś innym mówię. Także... Ej, ty co on miał taki zryw? Widzieliście ten dziwny taki manewr? On tak szedł tutaj, nie? Tak. Nagle tak... Kurde, ultra instynkt dosłownie. A tu będzie halt. Tu jeszcze chyba ktoś chodził, tak mi się wydaje. A jest, skurczybyk. Także powiem wam, że ja się strasznie, ale to... Strasznie... Kurde. Kolega dosyć mocno ma klatę. Zawsze to lubiłem w tych starych grach, że było zaznaczone, co mamy zrobić, czyli taki przewodzik, no bo w sumie to głównie mamy. Uszkodź ciężarówki. Cyk. Jeszcze dwie. No i to mi się podoba. Tylko to jest skakanie takie... Takie dziwne, jakby miał buty z obłowi, nie? Widzicie to? Czujecie to? Czujesz to? No. Także mam nadzieję, że teraz lepiej będziecie mnie słyszeli, ponieważ zauważyłem w pierwszym odcinku, że troszeczkę jednak gra mi zagłuszała i pewne kwestie mogłyby być niezrozumiałe dla was. Te jakie kurde szpony, jak Wolverine. Pewne kwestie mogłyby być dla was niezrozumiałe, bo ja wiem na przykład, co w danym momencie powiedziałem. O! Ale no niestety, jakby to powiedzieć, wypadek przy pracy, tak? Będę starał się, naprawdę powiem wam, już bardziej uważnie tego wszystkiego pilnować, żeby nie było takich, wiecie, wpadek. I mam nadzieję, że teraz wszystko się dobrze nagrywa i mój głos... Ty, pistolet jest mocniejszy od karabinu? Halt. Tańcz do muzyki ołowiu. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie git. I że znowu nie będzie czegoś takiego, że... Kurde, nie usłyszycie fajnych tekściorów, które ja wypowiedziałem. To jest znaczek, że tu było niemieckie Wi-Fi. Dobra, co my teraz mamy? Wysłać czołgi. A znowu ciągam nochem. Cholerna alergia. O kurde. Ja mam wysadzić czołgi, czy czołgi mają mnie wysadzić? Bo ja tego nie rozumiem. Okej. Ile mam tych czołgów? Aha, jeszcze trzy. Tu jest pusty hangar. W ogóle powiem wam, że jak gram w tę grę, to czuję się jakbym naprawdę grał jakąś... Wow! Zaraz mnie zobaczą. A który to tak świeci? A ten z reflektorem. Lepiej uważać. Jak zostanę rozświetlony, nie będzie dobrze. Kurka wodna. O, aha. No i lipa. I teraz będzie mi świecił. Ała. Ale trzepie. O kurde. Następny? Na kolana i do pana. Next. Dobra, ja się nie będę tak... Który za fix męcył. O,
Nie jestem pierwszy lepszy z łapanki. Dobra, drugi. Ale kurczę. Właśnie. Wiecie co, moi drodzy? Wiem, że to troszeczkę. Troszeczkę jest daleko, ale ja bym chciał się troszeczkę. O Jezu, co ja z tym troszeczkę? Troszeczkę tu, troszeczkę tam. Chciałem po prostu się wrócić po apteczkę. Apteczyniu, nie? Bo niestety. Zaraz, gdzie to było? Gdzieś tutaj. A, w tym hangarze, dobra. Więc nie chcę tutaj zbytnio wojować. I udawać kozaka. Przepraszam za wszelkie chrząki, ale alergia nie daje się. Daje się we znaki. Mnie strasznie męcz. Wiecie, wszystko mi tam spływa po gardle. A nie życzę tego największemu wrogowi. Takiego czegoś, co ja przychodzę. To jest kurestwo, świństwo. I strasznie męczące. Ale trzeba przyznać, że gra jak na 22 lata nawet ładnie się starzeje. To nie jest coś takiego, wiecie. O, widzicie tam. Tam nawet chyba te muszki latają. Chyba, że to są glicze z gry. Takie. Wiem? Nie, to są muszki. Znaczy muszki. No ćmy, owady. Chociaż tam już nie powinny latać, bo tam nie ma światła, więc. O co biega? Wracając do tematu. Mi się strasznie podobają takie starsze gry, ponieważ mają to oko. Ale. Ponieważ mają te dusze w sobie. Dobra, magazyn z materiałami wybuchowymi też już jest. A ile to ma być? Dobra, dwa czołgi i przedostań się na teren. Dobra. Jeszcze dwa czołgi. Na razie tutaj nic nie widzę. O, tu widzę kolejny. No i dostał w głowę. Ja się pytam. Gdzie ta... Gdzie ten realizm? Chciałem powiedzieć, gdzie ta realistyka? W ogóle te bombki są fajne. No sami przyznajcie, jak na 22 lata, to ta grafika wcale tak nie odstrasza, co nie? Widać te... Jest ten taki klimat... Zdajesz mi już. Jest ten taki klimat zachowany, takiego... Wow! O kurka, woda. Oho! Ale trzepie! O nie, będzie po mnie. Matko Boska. Masz żyćko? O, jest flacha. I teraz będzie... Co z tym czołgiem się stało? Aha, dobra, bo oni tutaj... No i... No i mnie potrzepało. O, matko, muszę tutaj uważać. Gram na średnim poziomie trudności, a jednak kurczę... Może tak. Git? Jakiemu ty tam? Kurczę, widzicie? Ja tutaj gadu. A wybuchniesz? Oh yeah! Ja tutaj gadu, a tam... A tam kurczę koledzy... Stygną. A, no i patrzę! Nienawidzę trzepania w tej grze. Jak to tak można? Próba numer 3. Tym razem muszę się naprawdę skupić. Cyk. To będzie kolejny. Oh yeah. No. Cyk. Tak, wiem, powinienem to wyciąć. No ja pierdzielę, no jak ja to mam zrobić? Tu robię tak. Dobra, ten już nie rusza tą lufą swoją.
O ty kurcze pieczone. No widzę kolejnego koleśka. Koleśka. Kolegę. O kurde, nie trafiłem. Tak na wszelki wypadek, tak. Jak to się mówi, stricte. Właśnie, czemu ja nie zapisuję? Było F5 chyba. F5. Tak. F5 szybki zapis. Muszę o tym pamiętać. Bo jak o tym kurczę zapomnę, to będzie źle. O kurka wodna, na gdzie? Który? Ej, nie widzę. Tu? Nie. A dobra, widzę. Ale go zmiotło. Tajnic, secret fountain, nie? Właśnie, tu powinni zrobić też drabinki, skoro chodzą tam na górę, no to jakoś powinni tędy wchodzić, nie? Nie wiem, czy to trochę nielogicznie zrobi, no bo... Chyba, że się gościu tędy powspinał, cyk, 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 tak jak Spider-Man. I wiecie. Ile czołgów? Dwa. A drugi? Co, ten? Tylko nie, go nie zaznaczyłem, czy jeszcze jakiś tutaj będzie? A no, faktycznie. O, o. Ale wybuchnie zaraz. Ale będzie explosion? Huh. O kurcze pieczone. Ale? Duży. A wy tam jesteście. A to jest niesprawiedliwe. Ale? Myślałem, że to ktoś... Ten tam dogorywa. To co ci się tam dzieje, kolego? Nie możesz umrzeć? Ja ci pomogę. No widzieliście, bo ja tyle razy go trafiałem, on wstawał i padał. Wstawał i padał. Prawie jak Marvin z R2. Ciekawe, czy Marvin już wstał, jak myślicie? Mi się wydaje, że jeszcze tam sobie leży. Sejwik. Przydałaby się... O! Właśnie o tym mówię. Ciekawe, czy to się da... No nie, nie da się. To nie są te czasy, gdzie... Nie są te czasy, gdzie można było... zaimplementować... Oho. Zaimplementować zaawansowaną fizykę. Wow. O, słyszałem flachę. Bierzemy przykład z Jacka Grilla. Czego? Nie ma dzwonienia. Oho. Chyba gościu jest. Pif, pif, pif. Tam są następni. Tu widzę kolesia następnego. Ła, tylko widzę beczki czerwone jeszcze i to jest... a ty wybuchniesz? Po co? Ła. Jakie komba kurde robi przewrotki. Znaczy nie przewrotki, tylko coś wyjdzie. Ty, ale faj. O! Nawet w tych czasach było tak, że robiło się dziurę i ropa wylatywała. A ty jesteś przyjazny, czy nie? Bo nie wiem. Wyglądasz na przyjaznego. No idę, idę. Jest i Jacek Grill. Znaczy, że będziemy kontynuowali niezły grill. Oho. Look alive, pal. We're coming up on the outskirts of the airfield. Wyglancuję ci.
Ale mam luchę. Gdzie to? Mogli powiedzieć, że na przodzie, a ja zawsze patrzę na tyły. Bez sensu trochę. O jasny, ale... Ale się trochę ciężko steruje. Serio, ja musiałem takie coś robić? Jakoś nie mógł tego wyłamać po prostu? Co się dziwi, że ten Jacek kieruje? Awa. Miałem wrażenie, że... Dobre, miałem wrażenie, ale ja tu zaraz padnę. Czemu ty nie masz żadnych apteczek? Mam 29% życia. Przecież to jest... śmiech na sali. Nawet nie widzę, gdzie mnie... That sign points to the airfield. To jest chore. ...14% życia. Gdzie? Co? O. Błagam, weźcie już, dojedźcie do miejsca. Przecież zaraz będę powtarzał tą misję. O matko, udało się. O nie! Get ready, we're almost there. Dobra. Remember, don't just take out the planes. We also want to get the fuel dump and any troops on the ground. And don't let any of those planes take off. Dobra, dobra. Pito, pito, a ja się... Gdzie? No ja nie mogę. Ech. Teraz trzeba mieć oczy dookoła głowy, najlepiej jedno oko w dupie. Wtedy wszystko będzie widoczne, nie? Gdzie? A. Nie wstawaj. 57% zdrowia. Dobra, zapiszę. Tak na wszelki wypadek. Już mi zaraz tutaj wyjedzie. Na 100%. Nie wiem, co mam robić. Po prostu oczy dookoła głowy. Gościu tam biegnie. Ale nie dobiegnie. O nie. Biegnie. Oła. Gdzie? Gdzie znowu? Z której strony? Wydaje. Się. Chyba coś źle zrobiłem. Mi się wydaje. Nie czytałem, co oni tam pisali. Może co gościu mówi więcej. I teraz mam. O.
tak, bo jakbym tego nie zrobił, to by gościu tutaj jeździł cały czas. Już po tobie. Ale to był fajny efekt graficzny, podobał mi się. Widzę kolejnych. Jazda. Ten jak hica, tak... Nie mogę. To było dosyć śmieszne, nie powiem. Zresztą chyba sami widzieliście. Kurde, 37% życia. Nie, jest dobrze. To? To chyba już nie. Jeden wybuch. Który ja jeszcze? Aha, tam są. Dobra. Zniszczone wszystkie, chyba. Tak, bo zaznaczone wszystkie. Oho. Let's split up. I'll draw their reinforcements away. Go through that bunker to the lighthouse. I'll meet up with you there. Jest. Jest dobrze. O, i to lubię, bo tam nie wiedziałem, powiem szczerze, co mówić, bo człowiek się skupiał na strzelaniu... O! Z wielkiej lufy. A tutaj możemy się skupić. Aj! Nie trafiłeś? Tylko ja bym chciał tutaj znaleźć zaraz jakąś apteczuniu, nie? Aż mi głos zabiera. Bo niestety mamy... Znaczy ja mam, a ja mówię liczby mnogi. Jeszcze ktoś? Nie. Ej, dajcie mi troszeczkę tego. Jak to się nazywa? Życia? Coś? Mam wrażenie, że ta broń jest słabsza niż... niż tamte dwie pozostałe. Nie da się tak tego rozwalić? A w ten sposób? Czekajcie. O! No i tak tu nic nie było. Także trochę lipa. Ups. Dziękuję. Ktoś wyszedł z wyrka. O, ile granatów. Aj! O, co to było? Ej! O kurka, no nie wierzę. Ej, naprawdę. Te poziomy się stają coraz gorsze. No. Ja to rozwalam z myślą, że będzie tam apteczka czy coś. He, cycuś. O, cycuś mi się przydał. Strasz! No wychodzisz z tego kibla, czy nie? Ja! Nie mogę, co za... Ale spłukał. Nie mogę, co za... No czekajcie, ja też się odleję. O! Dziękuję. Gdzie to się odbiera? Tu. Czy to jest wanna? Dla Niemców? Nie no, ja wiem, że to są te bidety takie, gdzie się... szczało. O! O, oh yeah. To mi się przyda. Tylko, że trochę mało. Ale wiecie. Lepsze to niż nic. U, kurczę. Tu jest więcej ciekawych rzeczy. Widzę, że Niemcy lubią grać w karty. Ja, czy tak zawsze mieli? Dobra. Możemy iść na łowy.
Ta muzyka jest dosyć niepokojąca. Tędy byłem, to pójdę tamtędy właśnie już. Tu już wszędzie sprawdziłem. O tak. Rozpinanie rozporków. Aha, bo ja mam... A, zniszczyć. Teraz będzie... Alarm, alarm, alt. Biegniecie już? Do mnie? Oj, winda przyjechała. Przynajmniej wiem, gdzie trzeba iść. Ale ty lepiej. Na glebę i siadaj. O! Oni są tacy zabawni. Nie uważacie? Oho. Alarm? O kurde. Przecież ty... No ja ci dam rzucać granat. Ej, rzuciły granat czy nie? Że tak wygląda jakby... Zresztą, czemu ja z tego nie korzystam? Proszę bardzo. Słyszę jeszcze kogoś. Nie wiem, z której strony. Może z drugiej? Aha. Auć. No i o to chodziło. O kurka, woda. Nie. Nie. Wolno. Mam dla was... Nie ta strona. Kurde, tu nie ma fizyki. Zapomniałem. Masz tam? Masz tam? Gin, że kurde pierdzielu jeden. Takie breakdance'y. Ja rozumiem. Ocena 10 noty. 10 na 10 na 10. Tam jest apteczu niunia, więc ja chyba zaraz tam podejdę i zgarnę co moje. Bo czemu by nie? Ta muzyka, nie? Kurde. Coś pięknego. O! Kolejni. Ciekawe, czy ja mam tu zeskoczyć po prostu, czy jak? Czy? Tak, wydaje mi się, że tak, tylko się boję, że zginę. Wiecie, jak te stare gry bywały. O kurde. Au. O ty! O kurde! Zamknę ci drzwi! No! Chciałem zamknąć drzwi, żebyś nie leciał mi tu. Lena chrypka. No to co? Dostań się do latarni. Idziemy dalej, nie? Chyba dobrze jadę. Tu nie byłem. Nie. Kurde pieczone, no. Przecież to jest ta winda, że ja mogłem sobie zjechać w dół. Nie tu. W dół. Przydałby się jakiś windowy. Teraz znowu muszę. No i tracę, kurczę, życie. Nic. Ale myślałem, że jednak coś tam będzie, chyba że tu. Nope. Ja wezmę tą flachę już. Ci dalej leżą poskładani. A, tu! Dobrze. Żeby było już koniec misji. Jaki piękny ocean. Indyjski czy spokojny? Tutaj, wiecie, tutaj gadu, a tu trzeba się jednak skupić.
właśnie dlatego. Wstaniesz? No aż jakbyś wstał. Niestety. I nie ze mną te numery, Brunner. A on tak. Ej, gdzie on jest? A on tak. Ty jeszcze podaję trupa trochę. A później jak ja się odwrócę, a on mi... Piu! Tyleczka w plecki. O. Tam widzę kolejnego. Nie wiem, czy dostał. Ła, pif, pif, pif. Paf, paf, paf. No, gdzie jest paf, paf, paf? Ta broń jest bardziej precyzyjna na dalszą odległość. Co im biorą przykład z Marvina? Najpierw się kładą, a później wstają. Marvin też najpierw się położył, a później wstał. I co, to jest niby ta latarnia, tak? Czy o co biega? Ktoś mi tu strzelał jeszcze. Ała! Aż mi normalnie portki podziurawiłeś. I tu powinna być taka fizyka, że leci... Pciu. Ale wiecie, to jest 2002 rok, no to nie oczekujmy cudów. Ja wiem, że później Half-Life wyszedł 2 lata po, w 2004. A kuku. O kurde, ale nie takiego kuku. Kakuku. Kakuku. Ach! Więc Half-Life, który wyszedł w 2004, no to już miał, kurde, zaawansowaną fizykę. Już to było coś na miarę takich wow. Ja jestem tutaj, gdzie czułem, patrzył, szukał w dół, patrzył i szukał mrówek, czy jaki? Czort? Coś zrobiłem. Spotkaj się z majorem Grillem w ciężarówce i ucieknij. No dobra, no to uciekamy. Wydaje mi się, że jak już uciekniemy i będzie kolejna misja, no to sobie zakończymy w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobała wam się. Gdzie są te drzwiery do cholery? Tu. O kurde! A was tu się... Nie spodziewałem. Co wy tutaj się tak wygłupiacie? O kurde, maś! Ale ja mam pomysł. Nie mam więcej granatów? No. Ach, dźwięk dla mojego ucha. Ops. Ops. Mam dużo tych granat, spokojnie. Okej. A was też dużo jest tutaj. No kurde, zawsze mnie wyjdzie, zawsze mnie wyjdzie. Ała. Ja miałem sobie spokojnie uciec. O, flacha. O, się przestraszyło. Tak się nie robi. To grill? Tak, to grill. Pięknie. Misja zakończona powodzeniem. Outstanding work in North Africa, Lieutenant. Operation Torch was a success. With our forces pressing Rommel from the west and Montgomery's British troops closing in from the east, it looks like the Africa Corps' days are numbered. Major Grillo was quite impressed with your actions, and he specifically requested you for this next mission. Again, what I'm about to tell you is top secret. As you may know, our primary advantage against the German U-boat threat lies in our ability to detect them with ship and airborne radar. Unfortunately, we've learned that the Kriegsmarine has developed a new piece of equipment, a kind of radar detector called the Naxos, which will enable wolf packs to find the blind spots in our patrol sweeps and once again attack Allied convoys with impunity.
this would give the enemy a tremendous advantage, shifting the balance of power in the Atlantic back to the Germans. The British are researching a way to neutralize this new technology, but I fear it won't be ready in time to prevent the carnage that could result from this Naxos detector being deployed by our enemy. Major Grillo has infiltrated a Kriegsmarine U-boat base in Trondheim, Norway, where the Naxos program has reached the prototype phase. Your mission is to rendezvous with the Major, assist in destroying the existing prototype unit, and steal whatever research documents you can find. This action should set the enemy back long enough to give the British time to develop an effective countermeasure. The Allied convoys that traverse the North Atlantic are the lifeblood of the war effort, Lieutenant. Let me be clear. This Naxos prototype must be destroyed at any cost, no matter what may happen to you or Major Grillo. Your transport, manned by the Norwegian Resistance, departs at 0400 tomorrow, so get some rest. You'll receive additional briefing material once you're established in the field. Good luck, Lieutenant. I expect to shortly see you and the Major back here in London. Dziękuję. Soldier. O kurde. O, to powiem wam, moi drodzy. Powiem wam, moi drodzy, że następny odcinek to wydaje mi się, że będzie niezły. Bo jest zima. Jest luneta. Sutki stoją. I wiecie. To będzie coś. Także dziękuję, moi drodzy. Nie będę tutaj przedłużał, bo już praktycznie 37 minut powoli dochodzi. Tak jak Jacek Grill dochodzi z nami tutaj w tych misjach. I co? Mam nadzieję, że do usłyszenia jak najszybciej przy kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć i do następnego.